Cześć, z tej strony Michał, portal funduszowe.pl. Spółka KGHM jest bardzo ważna dla indeksu WIG20 oraz całego naszego rynku. Ta ważność wynika z powiązania spółki z trendem na rynku surowców, głównie z miedzią. Nasza giełda należy do rynków surowcowych, więc zyskuje tylko w momentach hossy surowców oraz bessy dolara. Korelację WIG20 oraz miedzi widać na wykresie. Hossa spółki KGHM jest sygnałem wejścia w hossę całego rynku akcji, a w takich warunkach powinny zyskiwać fundusze akcyjne. KGHM jest w hossie, a kluczowym wydarzeniem była akumulacja akcji przeprowadzona w marcu. To wtedy powstała struktura, która sygnalizowała bliski koniec bessy spółki KGHM. W maju nastąpił jeszcze test, ale już pierwsza próba spadku została zakończona kolejnym mocnym wybraniem akcji. Jak wspomniałem, w marcu wystąpiła struktura pozwalająca na zakup spółki lub funduszy akcyjnych. Był to cykliczny dołek. Obecnie spółka jest po bardzo dużym wzroście. Jeżeli posiadasz już spółkę lub tak jak ja, kupiłeś w marcu fundusze dużych spółek, to przyszłe korekty niewiele zmienią. Należy pamiętać, że po wzroście przychodzi pewien chaos, który trzęsie co jakiś czas rynkiem akcji. Trend jednak jest wzrostowy, a zmiana nastąpi dopiero po dystrybucji akcji. Dystrybucja jest przeciwieństwem akumulacji. Duży kapitał kupione akcje sprzeda dopiero na nowym szczycie. Jeżeli nie posiadasz akcji lub funduszy akcyjnych, to cierpliwie trzeba zaczekać na kolejną okazję do kupna, czyli na spadek, na którym duży kapitał znów zakupi spółkę. Nie wiadomo, kiedy spadek nastąpi, natomiast prawie zawsze przy końcu korekty występuje wzrost obrotów, i to jest sygnał do zakupu. Spółka KGHM jest związana z miedzią i będzie w hossie, dopóki w hossie będzie sama miedź. Miedź jest ujemnie skorelowana z dolarem i w czasie hossy dolara miedź była w korekcie. Ten okres spowodował, że miedź utworzyła wieloletni korekcyjny trójkąt. Wydaje się, że trójkąt jest już zakończony i pora na zmianę, czyli bessę dolara oraz hossę surowców. Jeżeli masz fundusze akcyjne, powinny one zyskiwać na wartości, a korekty niewiele zmienią. Jeżeli chcesz dołączyć do inwestycji, to warto zaczekać na kolejną okazję. Takie okazje zawsze pojawiają się na rynku. Informacje o dobrych strefach dla rynku funduszy akcyjnych będą dostępne na portalu funduszowe.pl. Jeżeli chcesz być na bieżąco i otrzymywać nowe analizy, które pomogą Ci skutecznie inwestować w fundusze akcyjne, to koniecznie zapisz się na bezpłatny newsletter funduszowe.pl. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Subskrybuj nasz kanał, kliknij na dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o nowościach i daj łapkę w górę.